Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was piąty pomysł na karnawał. Jest to propozycja nie tylko dla osób, które fascynują się fantastyką, chociaż dla Was oczywiście również, ale także dla wszystkich dziewczyn, które w karnawale chcą czuć się kobieco i z klasą, a przy tym nie rezygnować z przebierania się. Dzisiaj oczywiście wcieliłam się w elfa. Bez wgłębiania się w całą elfią mitologię, w której zresztą biegła nie jestem, ale to co wiem o elfach na pewno, to, że nieodzownie związane są z naturą. Dlatego też dzisiejszy makijaż skomponowałam z kolorów, które bardzo kojarzą mi się z naturą, czyli brązy, zieleń, pomarańcz, do tego dużo blasku i świeżości. Jeśli chodzi o uszy, to oczywiście możecie kupić gotowe lateksowe elfie uszy. Jeżeli się na nie zdecydujecie, to na pewno nie polecam Wam kupowania tych uszu, które nakłada się na całe ucho. Szczególnie jeżeli idziecie na imprezę w tym kostiumie, a pewnie tak będzie. Przede wszystkim dlatego, że nie będziecie dobrze słyszeć. Elfie uszy w postaci takich szpiców, które się tylko na nasze własne ucho nakłada, oczywiście przyklejając na przykład mastiksem, będą i lepiej wyglądały, i będą wygodniejsze. Ja natomiast chciałam Wam pokazać chyba najtańszą i dosyć prostą wersję, czyli ucho wykonane z taśmy klejącej. Jeśli obserwujecie mnie przynajmniej od ostatniego projektu Halloween, na pewno widzieliście już, jak wykonuję takie ucho. W dzisiejszym tutorialu przypomnę to Wam. Jeśli chodzi o koronę, to jest ona również wykonana bardzo prostym, domowym sposobem, z aluminiowego drutu, takiego pozłacanego i kilku kamyczków. Natomiast nie nagrałam tutorialu, jak ją robię, bo była to jedna wielka improwizacja. Jeżeli jednak chcielibyście taki tutorial zobaczyć, napiszcie mi koniecznie, chętnie odtworzę ten eksperyment, bo chyba dosyć nieźle wyszła. I jest bardzo wygodna. I przy okazji mam do Was jeszcze jedno ważne pytanie. Co według Was w najbliższym czasie powinnam nagrać oprócz tutoriali? Oczywiście kocham robić dla Was tutoriale i to bezapelacyjnie było, jest i będzie zawsze podstawą tego kanału. Po to właśnie go robię. Natomiast pomyślałam sobie, że fajnie by było na razie jednorazowo zrobić coś takiego zupełnie, wiecie, dla czystego fanu. Może znacie jakieś wyzwanie, które byłoby dla mnie dobre, albo wymyślicie jakieś dla mnie zupełnie sami. Czemu nie? Jakoś sama nie mam głowy do wymyślania tego dla siebie, ale myślę, że Wy sprawdzicie się tutaj świetnie. Wasze podpowiedzi nigdy mnie nie zawodzą. No, to chyba czas, żeby przejść do tutorialu i już przestać gadać. To znaczy, będę gadać tylko z Ofu. Zrób zeza. No i zaczynamy przemianę sierotki Marysi w elfa wysokiego rodu. Częściowo zakryję brwi. W opisie znajdziecie link do filmiku, w którym pokazuję, jak zazwyczaj to robię. Muszę jeszcze tylko je do końca zakamuflować. Najpierw użyję do tego korektora w odcieniu nieco ciemniejszym niż moja skóra. Tego może tutaj nie widać, ale jest on ciemniejszy. Taki kolor dużo lepiej nam brwi zakryje niż jaśniejszy odcień. Dopiero na niego nałożymy jaśniejszy kolor i będzie idealnie. Jeszcze go przypudruję. Na górną powiekę i pod oczy nakładam korektor, który jest jednocześnie bazą. I w pierwszej kolejności zajmę się makijażem oczu, żeby mieć pewność, że nic mi się nie osypie. I skóra będzie wyglądała idealnie. I od razu Was uprzedzę i przeproszę, że za chwilę nastąpi, no właśnie, magiczne pojawienie się dwóch odcieni na oczach. Kajam się przed Wami, bo pochrzaniłam coś po prostu koncertowo z nagrywaniem. Oczywiście w opisie napiszę Wam, jakich odcieni użyłam tutaj, a tymczasem łączę ze sobą te dwa odcienie za pomocą ciemnego, raczej chłodnego brązu. Dobrze go blenduję i wyciągam w zewnętrznym kąciku nieco do góry. Teraz podkreślam dolną powiekę, przy czym w wewnętrznym kąciku zjeżdżam nieco w dół. Całość rozcieram gumką, która jest z drugiej strony i jednocześnie wyciągam zewnętrzny kącik. No i teraz kończę górną kreskę. Tego dnia miałam naprawdę okropny dzień. Także kamera odmówiła mi posłuszeństwa
I coś, miałam problemy z ostrzeniem, także strasznie Was przepraszam, że są momenty zupełnie nieostre. Dolną kreskę podkreślam jeszcze tym samym pomarańczowym cieniem, który nałożyłam już wcześniej na górną powiekę. A u góry na zewnętrzny kącik podkreślam tym samym załamanie powieki, które jest u mnie słabo widoczne przez opadającą powiekę. Stopniowo dodaję go i blenduję, jednocześnie wtapiając jakby we wcześniej namalowaną kreskę. Wewnętrzny kącik podkreślam złotym cieniem i wychodzę jeszcze z nim troszeczkę do góry i blenduję z zielonym. No i przyszedł czas na to, żeby wykończyć wewnętrzny kącik. Używam do tego czarnego, precyzyjnego eyelinera, a następnie cieniutkim pędzelkiem z ciemnobrązowym cieniem delikatnie wszystko rozcieram. Teraz jeszcze ostatnio mój ulubiony w karnawale złoty eyeliner. Założenie szkieł i rzęs zostawiam na koniec. A teraz przyszedł czas na wykończenie reszty twarzy i kolejny z moich ulubionych ostatnio produktów, czyli podkład Catrice Liquid Coverage. Do konturowania użyję tym razem sztyftu do konturowania z NYXa, coś mi się nie chce wyostrzyć, który jest świetnym produktem na co dzień i właśnie zawsze wtedy, kiedy chcę takiego bardziej delikatnego konturowania. Pod ostatnim tutorialem pojawiły się głosy, że może wolelibyście, żebym nieco inaczej montowała filmiki, żeby więcej było tego malowania w czasie rzeczywistym. Ja oczywiście nie chcę, żeby moje filmiki były, wiecie, przydługawe, ale będę starała się dochodzić do wprawy w tym montowaniu w taki sposób, żeby pokazywać tego malowania jak najwięcej. Tego nieprzyspieszonego oczywiście. Ale oczywiście skróty takie jak teraz będą się pojawiać, bo nie chcę zamulać. Całość oczywiście utrwalam pudrem. Pod oczami i na strefę tę ląduje oczywiście puder matujący. A na resztę twarzy taki puder rozświetlający z Paese, który dostałam jakiś czas temu i nie bardzo chciałam po niego sięgnąć, aż ostatnio wpadłam na filmik Kasi z kanału Kitulec, która go rekomendowała i faktycznie spróbowałam i sprawdził się rewelacyjnie, nadaje skórze takiego blasku, że szok. Wykańczam jeszcze policzki różem i przechodzę do brwi. Najpierw moje brwi troszeczkę rozjaśniam. Podkład z Kryolana nakładam na szczoteczkę i wczesuję go w brwi, a następnie utrwalam pudrem. Jeśli chodzi o kształt, to chcę nadać brwiom taki strzelisty, prosty kształt. A użyłam do tego po prostu całego miksu cieni, a sobie nie zapisałam i nawet nie wiem, czy będę w stanie sobie po prostu przypomnieć wszystkie produkty, które tutaj użyłam. W każdym razie idea jest taka, żeby kolor ładnie przechodził z najciemniejszego w zewnętrznym kąciku do jaśniejszego wewnątrz, czyli takie typowe brwi ombre. Z tymi brwiami był o tyle kłopot, że na tym miejscu, gdzie są pokryte klejem, zupełnie inaczej się maluje i efekt jest taki, taki jakby z połyskiem lekkim. A kamera to w ogóle coś dziwnego zrobiła z kolorem tych brwi, na zdjęciach wygląda lepiej w każdym razie. Teraz zajmuję się tym domowym sposobem zrobienia uszu. Dzisiaj sobie tak tylko szybciutko przelecimy całość. W opisie będzie link do tutorialu z Nosferatu i tam troszeczkę bardziej rozwinięty ten sposób z taśmą. Przechodzę do ust. Właśnie zdałam sobie sprawę, że nawet nie wiem, jak nazwać ten kolor.
Jest to chyba takie bordo, ale nie za ciemne, mimo wszystko dosyć delikatne i subtelne. A środek rozjaśniam jeszcze, a raczej rozświetlam, złotym cieniem. Nakładam jeszcze oczywiście koronę. Tak ona się prezentuje. Myślę, że całkiem udany eksperyment. I zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że ten tutorial Wam się podoba i że się komuś przyda. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście na kolejny pomysł na karnawał. Buźka! My little pony, my little pony, my little pony. Ba-da-da-ba-ba-da-ba-ba-ba, my little pony. Do-do-do-do-ba-bo-do-do-do-dum.